Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Barnhouse Lane. I na wstępie już wam powiem, przepraszam was, że odcinek był tak późno dzisiaj, o ile w ogóle dzisiaj był, ale naprawdę ja w tym tygodniu to jestem po prostu tak zawalony robotą, że nie mam czasu nawet na YouTube'a. Tak naprawdę jedyne moje gry to jest w Isaaca na Asusie i tylko i wyłącznie, ostatnio tylko Isaac jest grany. Więc przepraszam was naprawdę, szczerze, no, po prostu ostatnio mam non-stop tylko praca, szpital, dom, dom, szpital, praca i tak dalej. No niestety, w moim życiu się troszeczkę pozmieniało i mam ostatnio naprawdę ciężko, więc storki za to, mam nadzieję, że się wyrobię. Znaczy, na 18 się na pewno nie wyrobię, ale przynajmniej się do 20 i 21 wyrobię z odcinkiem. Zresztą macie tak czy inaczej Barnhouse Lane, mimo iż powinien być shipwrecked chyba w tej chwili. Ale mniejsza. Dobra, przestań wieść w bawełnę i powiedz, co jest w pudełku, bo ostatnio ja chciałem bodajże powiedzieć marchewka. Pomidor, kurwa, się pamiętam. I był problem. Dobra, już mów. Nie zaczynaj proszę z tym kocim voodoo. Tak długo byłam wśród kotów, że jestem na to uodporniona. Ale skoro naprawdę chcesz wiedzieć, powiem ci coś więcej. Chcesz spoilerów? Dam ci je, żaden problem. Ale zrobię to tylko wtedy, gdy zagrasz ze mną w grę i dobrze odpowiesz na pytanie. Zainteresowana? Tak. Świetnie. To wymaga magii, więc słuchaj uważnie. Wyobrażam sobie teraz przedmiot. Warzywo. Widzę je w mojej głowie jasno i klarownie. Wyślę teraz obraz do twojego umysłu. Podzielę się nim z tobą, telepatycznie. Skup się bardzo mocno i też je zobacz. Nie spiesz się. A potem powiedz mi, o jakim warzywie myślę. Ziemniak, kapusta, marchewka, pomidor, cebula. No, obstawiam marchewkę. Myślisz o marchewce, prawda? Tak. Marchewka. Dobra robota. Oto obiecany spoiler. Pudełko zawiera przedmiot, który jest ci bardzo znajomy. Coś, co uwielbiasz. Coś, bez czego nie umiesz żyć. I to wszystko? Tak. To ten spoiler, bardziej wskazówka. Ale przyjmuję. No i właśnie, też mówiliście mi sporo rzeczy. Piszecie komentarze, kochani, ja naprawdę je czytam. Ja naprawdę je czytam i ja usiądę w końcu do odpisywania na te komentarze. Przysięgam, że ja każdy komentarz czytam. Na te bardziej takie, wiecie, ogólne, czasem nawet odpisuję z miejsca. Po prostu mogę to zrobić, nie muszę się jakoś wysilać. Czasem nawet sobie tam, wiecie, między tam godzinami pracy, pyk, pyk, coś odpiszę. Więc na pewno czytam wasze komentarze. Przepraszam jeszcze raz, że wam nie odpisuję, ale no, po prostu ostatnio naprawdę jestem tak zajechany, tak jestem wymęczony, że po prostu marzę tylko, żeby odpocząć, żeby sobie zrobić jakąś przerwę od YouTube'a i od tego wszystkiego i po prostu sobie odpocząć. Dobra, ale wracamy do gry. Wiesz, gdzie znajdę to pudełko? Tak. Jest w innym budynku, zaraz za tą wielką przepaścią. Spójrz. Ale jak mam się tam dostać? Znam drogę, mogę cię tam zabrać. Jednak powinniśmy zrobić coś, zanim pójdziemy. Wiem, że to zabrzmi trochę szalenie, ale kot będzie musiał nam pomóc. Spalony kot? Znasz go? Co? Nie, nie jest poparzony. Jest biały jak śnieg, z czarnym paskiem na ogonie. Moonlight. Wygląda trochę jak duży shop. Rozumiesz? Moonlight. Tak, więc go znasz. Byliśmy razem w piekle i z powrotem. To stary przyjaciel. Gdzie on jest? Ale niedługa ulica. Może być wszędzie. Ale możesz go przyzwać. Przyzwać? Kota?
Dokładnie. Przyzwać kota. Jak do cholery mam przyzwać kota? No krzyknij, Moonlight! Znam tylko jeden sposób. To powiedz mi, czy umiesz przypadkiem grać na pianinie? O Jezu! Co? Tak. Umiem. Kiedyś byłam całkiem niezła. Ale co to ma wspólnego z kotami? Oj, dużo. Uwielbiają gry na pianinie. Skąd wiesz? Mam przyjaciółkę, która zawsze otwiera okno i gra dla okolicznych kotów. I wszystkie przybiegają, jakby kocia mama wołała je na obiad. Ja wiem, kto to jest! To poprosimy twoją przyjaciółkę o zagranie? Nie, ona nie może przybyć na Barnhouse Lane. Na szczęście. Więc tak, obawiam się, że ty musisz zagrać. O, i upewnij się, że najpierw włożysz dla kota miskę mleka. Lubią to. Okej. Mleko i muzyka. Tak, dam radę. Jezu, ja wiem, kto to jest, tylko ja graficznie nie poznałem. Ja pierdzielę, ja wiem, kto to jest, ja wiem, kto to jest, ja wiem, kto to jest, zaraz wam pokażę. O kurde. Tu jest nawiązanie do The Cat Lady, to takie stricte. To jest Mitzi. Totalnie Mitzi. Że ja tego nie poznałem. No zobaczcie. Hej, to sekundka. To są jakieś fanarty. To są jakieś fanarty wszędzie. No nawet ma ten sam sweter. Nie mogę. Już wam pokazuję. Wszystko wam objaśnię. Microsoft Edge. Musimy włączyć to niestety. Kurde. No nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Proszę bardzo. To nie chodziło o to. Nie chodziło o to. Nie to włączyłem, co trzeba. Dobra. Pokazało się? Nie pokazało się. Czemu się nie pokazało? O. Tu. Patrzcie. To jest Mitzi. To jest Mitzi. Oto. To ta osoba. To jest Mitzi. I to jest ta osoba tutaj po prawej stronie. To jest Mitzi. Ona miała raka. Znaczy, nadal chyba ma. Nadal chyba ma. I tutaj osobą, która grała na pianinie, była Susan. Susan Ashworth. Kurde. Jaki tu jest mindfuck. Jezu, jakie to jest piękne nawiązanie. Po prostu graficznie mi to nie pasowało, ale faktycznie, jak tylko powiedziała o kotach, skojarzyłem z miejsca wątek, że jest to Mitzi. Ona nawet chyba, z tego co pamiętam, w The Cat Lady, miała nawet to nawiązanie właśnie o marchewce. I ja nie wiem, czy ja właśnie stamtąd tego nie znam. No zobaczcie, ile człowiek czasu temu w to grał i nadal o tym pamięta. Boże, coś pięknego. Oj, coś pięknego. Dobra. Czas na mnie pogadamy później. Myślę, że tak. Uważaj na siebie. Spoko, Mitzi. Słyszałam dziwne odgłosy z zewnątrz. Mitzi, Boże, to jest Mitzi. Coś pięknego. Dobra, tutaj mamy jakiś cytat. Jego oczy zobaczyły to wszystko. Ciężka czcionka czytaję. Dobra, nieważne. To jest Mitzi. Dobrze wiedzieć. I właśnie tak jak ona wspominała, Susan w The Cat Lady grała dla kotów. Grała dla kotów i przez to też, że tak powiem, umarła. Przez koty. Susan umarła, przynajmniej umarła. Nie chcę spoilerować wam tego, bo naprawdę The Cat Lady jest świetną grą. Świetną. Wózek inwalidzki. Ktokolwiek tu mieszkał, albo miał niepełnosprawność, albo był zbyt chory, by chodzić. Nie powinnam go dotykać. Jest wyrwane. Może mi poradzić. Ktoś tu siedzi. Co to? Mam wrażenie, że coś wypełzło z tej dziury. Kto wie, może nadal się tu czai.
Zaciął się. Druga wskazówka cały czas się kręci. Kim ty jesteś? Ciało jest strasznie zdeformowane i pokryte sączącymi się czerwonymi czyrakami. Na pewno ten mężczyzna zmarł po długiej chorobie. Zmarł? Ostatecznie to zmieniło go w potwora. Ma dziwnie nadęty brzuch. Czy coś jest w środku? Ja mam czym to otworzyć? Nie. Zbadaj. Lampa została zamontowana nad łóżkiem. Cały czas migocze. Włącz lampę. Jest już włączona. Wyłącz lampę. Zobaczcie, że się uspokoiło trochę. Dodano nowy przedmiot. Jaka to żarówka? Czerwona żarówka, okej. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Idziemy dalej. Kurde, ale naprawdę takie nawiązanie do ich gier, do ich chyba pierwszej nawet gry. Coś pięknego. Zamknięte od środka. Dla mnie naprawdę jedną z topowych gier to właśnie było The Cat Lady. Nie wiem czemu, bo to wcale nie była wybitna gra. The Cat Lady wcale nie było wybitne, ale mimo sztywnego gameplayu, mimo takiej liniowości, to gra miała świetną fabułę. Naprawdę świetną fabułę, która w czasie, gdy to ogrywałem, poniekąd do mnie przemawiała. W sensie utożsamiałem się z bohaterką. Wiecie, no, ja już mam swoje lata i grając za pierwszym razem do Cat Lady też zmagałem się delikatnie z, może nie to, że z depresją jakoś super, może z lekką depresją. To prawda niezdiagnozowaną, ale naprawdę, mimo iż udało mi się samemu z tego wyjść, to w tamtym czasie potrzebowałem pomocy psychologa, której niestety nie otrzymałem. Ale udało mi się z tego wyjść na szczęście. Więc wiem, poniekąd czułem wtedy, co czuje również bohaterka. I może dlatego też się utożsamiałem z tą grą aż tak bardzo. Dobra. Tu jest szafa. Otwórzmy drzwi do apartamentu. Mamy już przejście. Okej. Okay. Tu jest stara szafa. Wygląda na dużą i ciężką, ale jak się trochę wysilę, dam radę przepchnąć ją z drogi. I z lewej strony, bo widzę, że jest pchana w tamtą stronę. Okej. Okay. Chyba nie miało to tak wyglądać, no ale cóż. Czasem tak bywa. Czasem coś się spierdzieli. Nie wiem, do czego jeszcze będą mi te żarówki potrzebne. Chociaż ta żarówka na górze, jak ją próbowaliśmy wyłączyć, zbadaj. Chyba prowadzą na dół do piwnicy. Dobra, skaczemy. Może zapisać powinienem. Żyję. Auć. Teraz nie wiem, czy chcę zapisywać. Zbadaj. Moja strzelba. Ale co ona robi na stercie starych śmieci? Weź strzelbę. Nowy przedmiot. Jeszcze mam digra, spokojnie. Tak 0 na 0. Kurde, ale żeby to była misji. Ja się będę teraz cały odcinek zachwycał tym, że mamy misji. Zbadaj. Powinna móc je odrygować od tej strony. Odryguj drzwi od piwnicy. To jest wyjście stąd? Tak. Czyli mamy wejście. Dobrze, o to chodziło. I zgaduję, że tu coś znajdziemy. W ogóle quarantine area. Jakaś kwarantanna. Strefa kwarantanny. Oh shit. Weź przyciski do strzelby. Chcę przypomnieć, jak to się robiło. Dobra, tym się celowało. Kurde, nie chciałbym. Teraz nie wiem, czy ja to chcę zrobić. Dobra, chcę. Ja pierdzielę. Tu się coś chyba zacięło? Nie, nie zacięło się. Świet. Nie chciałem tego zrobić. Lipa. Dobra, już wiemy, że tam czeka nas śmierć.
Więc tym bardziej chcę iść na górę, najpierw zobaczyć, co my tam potrzebujemy, bo za bardzo się delikatnie w prawo wyczaliliśmy. A mamy tu jeszcze kilka miejsc do zwiedzenia. A nawet jeżeli nie miejsc, to mamy kilka sposobów i kilka przedmiotów, które z chęcią bym jeszcze pozwiedzał. A mam dokładnie na myśli tutaj te żarówki. Żarówki, które się da wykręcić i jedna na pewno działa w ultrafiolecie. Więc być może jak użyjemy tej żarówki w ultrafiolecie, to możliwe, że pozwoli nam to tego pana z nadętym brzuchem delikatnie jakoś tak, wiecie, pyknąć. To było tu. Si, senior. Zapalmy sobie. Co do przedmiotu, który jest w tej skrzynce, jestem skłonny strzelać, że są tam papierosy. Jestem skłonny strzelać, że są tam fajki. Fajki, które będziemy mogli albo odrzucić, albo nie. Kadzidełka, co? Wow. A to były wcześniej, okej, okay, nieważne. Dobra. Wyjmij żarówkę. Żarówka jest za gorąca, aby jej dotknąć, gdy lampa jest włączona. Okej, okay. Wyłącz lampę. Wyjmij żarówkę. I tu jest fioletowe. Włóżmy to i włączmy. I tu nie ma nic. Czyli to się nie przyda w żaden sposób. Są tylko pokazane, co nieco. Okej. Okay. Co zostało nam jeszcze włożyć w sumie tą żarówkę tam na dół? No i jeżeli to nic nie da, to jak najbardziej dopiero wtedy pójdziemy do piwnicy w prawą stronę. Dobra. Włóżmy żarówkę z ultrafioletem i włączmy lampę. Nic się chyba nie zmieniło. Nic się tu chyba nie zmieniło. Przynajmniej nie widzę, żeby to się zmieniło. Dobra. Czyli dupa. Czyli nasze tutaj starania spełzły na niczym. Ale cóż, czasem tak bywa. Nie można mieć wszystkiego, nie? Herbatki napiję. Kawki, nie herbatki. Jezu. Kawki. Ale to wychodzi na to, że kanonicznym zakończeniem w The Cat Lady tak naprawdę... Kurde, no i właśnie, nie chcę wam teraz spoilerować. Nie chcę wam spoilerować. No, na pewno nie jest złe zakończenie The Cat Lady kanonicznym w takim razie, bo kanoniczne uwzględnia... Kanoniczne. Złe zakończenie uwzględnia śmierć obu bohaterek. Złe. Ale w jaki sposób wam nie powiem? Żeby nie było spoilerów. Zgodzi na to, że kanonicznym jest to dobre. I powiedziała również, że Susan nie ma dostępu do Barnhouse Lane. To jest ciekawe. Susan nie ma dostępu do Barnhouse Lane. Wam do piekła, kurwo wściekła. Więc ja mo. Po stalu. Obrzynem dziada. Oh fuck. Spartaliłem. No, Susan, Boże. Nie, no to jest porażka. Ona, nie wiem czemu, ale skręca. Ona skręca. Nie rozumiem, czemu ona skręca. Nie mam pojęcia, czemu ona skręca. Jak się po prostu, wiecie, coś zrobi, to szybko ona skręca w drugi, jakby w drugą stronę. To jest coś programowo spieprzone, bo nawet jak walczyłem z tamtym typem, to było to samo. No dobra, wolniej, Shiro, ale skrupulatniej. Wolniej, ale skrupulatniej. Powiedział biegnąc i strzelając, nie? Powy Shiro. No, mamo. Oh no!
Coś zdechło. Ale chyba dobrze jednak. Chyba jednak dobrze. Więcej amunicji. Poszukaj pudełka. Ile nam tu ammo dali? To jest coś... Coś nie tak. Cholera, nadchodzi ich więcej. Teraz to jak w Left 4 Dead się czuję. Brak amunicji. I to było tylko po to, żeby dać nam postrzelać, okej. Można i tak. Tu może być mleko. No czekajcie, zanim tu przejdziemy, to oczywiście jeszcze się przejdźmy dookoła. Przejdźmy się dookoła. Coś tu może być. Nastka. O kurde. Coraz więcej rzeczorków mamy do przeszukania. Miejscówek nie rzeczorków. Jezu, szpira. Kopnij. No i to jest, rozumiem, skrót, okej. To jest, znaczy skrót, to jest jedyne przejście pewnie. Dobrze, dobrze. Ale w związku z tym, że kawiarnia była pierwszą miejscówką, która nam tutaj wyskoczyła, no myślę, że nie jest przypadkowo pierwszą lokalizacją. Znaczy nie wiem, mogli dać to na klucz czy coś, ale wiecie. Twórcy prowadzą nas trochę za rączkę. A ja cię nie znam? Nie żyję. Czemu mam przeczucie, że sam sobie to zrobił? Że po prostu się poddał. Wyciągnij nożyczki. No trochę wygląda jak ten fryzjer. Och, kolego, nie zużyłeś sobie na taki koniec. Wybaczam ci to, co zrobiłeś. Wiem, że nie chciałeś mnie zranić. Tak, to on! Karma wraca, skurwielu. Jak mogłeś się tak po prostu poddać? Wybaczmy mu, i tak nie żyje. Wybaczam ci to, co zrobiłeś. Wiem, że nie chciałeś mnie zranić. Okej. Ten ekspres do kawy powinien nadal działać. Przyjrzyj się. Espresso, latte, cappuccino. Zrób espresso, zrób latte, zrób cappuccino. Nic nie chcę robić, bo właśnie piję latte. Uwielbiam latte. O Jezu. Zbadaj. Tutaj są czyste filiżanki. Weź jedną. Zbadaj. To zawór zakręcający wodę w kawiarni. Wygląda na zepsuty. Wyłącz wodę. Zawór jest odłamany. Będę potrzebować jakiegoś narzędzia, aby go przekręcić. Dobra, dobra. Nie chciałem nożyczek. Chciałem wziąć filiżankę. Pusta. Podłóż. I w sumie, no latte jest takie najwięcej mleczne. Tu teraz leci mleko. Weź kawę. Zrób espresso. Najwyraźniej czegoś brakuje. Ja wiem, czego brakuje. Wykwintna opcja. Zrób cappuccino. Najwyraźniej czegoś brakuje. No właśnie, ale wszystko pięknie, ładnie. Tylko pytanie, co z tą kawą zrobić? Butelka piwa. Nie poznaję producenta, pewnie nie z lokalnego browaru. Walkie-doki. Ja coś tu mogę zrobić? Nic nie mogę. Po co mnie kawa? Czy ja mam coś, czym mogę zablokować na przykład...
Wiem, bo czekajcie. Róbmy to w ten sposób. Wyłączyć dopływ wody. Wiem, o co tu chodzi. Przyjrzyj się. I tak, to musimy dać. Wylać to. To nie zadziała. Czy ja mogę jakoś wylać? A ja mogę więcej filiżanek. Ej, dobra, dobra, dobra. Ciekawe. Ja ale to ja chcę teraz jeszcze włączyć tą wodę. Bo ja nie wiedziałem, że mogę więcej filiżanek. Nie wiem, po co mi to będzie. Być może się przyda. A być może nie. Być może będzie mi to w ogóle niepotrzebne i tyle. I tracę czas, ale... Mamy sporo. Mamy jeszcze 20 minut, spokojnie. Mamy jeszcze 20 minut. Ale to jest to samo. Weź kawę. I jeszcze tylko espresso. Latte macchiato. I robimy espresso. Espresso jest dla mnie obrzydliwe. Espresso jest dla mnie obrzydliwe. Być może dlatego, że to jest kawa czarna. I dosyć mocna. Ja lubię raczej kawy mleczne. Mimo, że nie toleruję laktozy zbytnio. Ale to robię, no, piję. Potem mnie lekko brzuszek boli, ale piję. No ja też, jeżeli chodzi o kawę, to tej kawy piję od cholery. Naprawdę piję od cholery, bo ja nawet jak do pracy idę, to ja mam taki termosik fajny. Termosik, no to jest w sumie kubek termiczny. I tam się mieści chyba 0,5 albo 0,6 nawet. I ja tak sobie robię z samego rana kawkę i potem sobie ją przez półtorej godzinki piję. Teraz będzie lecieć mleko samo. No właśnie. Zrobiłaś filiżankę mleka. Weź mleko. Gitara się ma po raz pięta brak klienta. Mamy 3 kawy. Mleko. Jest git. Jest gitarka. Jup. To znajdziemy w 13. Zbadaj. Winda chyba nie działa. Naciskam przycisk, ale nic się nie dzieje. A, czyli to tutaj jest po prostu szkopuł tego, że nie możemy przejść. Okej. To jest nasza miejscówka, gdzie musimy przyjść. Ale niestety winda nie działa. To idziemy dalej. Uj. Ile się spać chce. To wcale nie jest wina gry, bo gra jest zajebista. Mimo swoich problemów. Których wam powiem na samym końcu serii. Palmy fajurka. Tu się dzieje życie cud. A Shiro nie pali, nadal. Nadal Shiro nie pali. A młodsi widzowie, jeżeli mnie oglądają, to naprawdę, słuchajcie, ja wiem, że elektryki i tak dalej, to jest fajne i smaczne. Ja nie mówię, że to nie jest fajne, znaczy fajne, fajne to może nie jest, ale że to nie jest smaczne. I że nie jest to kuszące, ale pamiętajcie, że to się na was zemści kiedyś. Kiedyś na pewno, ja sam byłem młody, głupi i sam teraz żałuję, że w ogóle zacząłem palić, bo ja bardzo wcześnie zacząłem palić, nie pamiętam, 13-14 lat. Że to było popalanie, ale jednak. I naprawdę żałuję swoich decyzji, że tak powiem, które kiedyś tam podjąłem, nie będąc świadomym, dopiero teraz tak naprawdę człowiek wie, że to była największa głupota, jaką mógł zrobić, bo tyle, ile kasy przepaliłem, dałem sobie już takiego kompa złożył, już nawet będąc gnojem, znaczy gnojem, będąc małym człowieczkiem. A tak to się borykałem na starym kompie. Tutaj ktoś zostawił mleko dla kotów, ale wszystkie miski są puste, a w okolicy żadnych kotów. O, już nie za często, czekajcie, już mam mleczko. Mleczko poleci. Trochę mamy tutaj skrolowanka. Mlesior. Powinnam coś zagrać. Powinnam zagrać coś konkretnego. To raczej nie jest ważne, póki muzyka będzie pochodziła z twojego serca. Nie grałam od lat. Nie martw się. Wszystko do ciebie wróci. Jestem tego pewna. Zaraz, co mówisz, że mam zrobić? Czas tam nie pogadam później.
Uważaj na siebie. Dobra, już za późno. Zabiliśmy wszystkich. A już się tym zajęłam. Dobra, zbadaj. Stare pianino mogłem na nim zagrać, ale wieko jest zamknięte, a ja nie mam klucza. Spójrz na. Młoda dziewczyna z dziwnie nieobecnym spojrzeniem. Ma osobliwą energię. Jakoś napełnia moje serce smutkiem. Gdybyś wiedziała, kim ona jest. W ogóle, wiecie, co to jest za postać po prawej stronie? Wiecie, co to jest za postać? Bo ja wiem. To jest Czarna Wdowa. Czarna Wdowa? Black Widow? The Cat Lady, dobrze pamiętam? Chyba tak. The Black Lady. Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale była taka legenda o czarnej wdowie? Kociej wdowie, kocia wdowa. Cat Widow. Dobrze pamiętam? Tak. A też wam to pokażę, bo to też jest bardzo śmieszne. Znaczy śmieszne. Bardzo ciekawe, jak się zna grę. Już wam pokazuję. Zobaczcie. Przecież to jest identico to. Może nie identico, ale bardzo podobne. I chcę... To? To. Zobaczcie. To jest postać kociej wdowy. I to jest tak samo właśnie ta postać tutaj. Kurde, no to jest coś pięknego. Jak twórcy pięknie robią tutaj nawiązanie. Szkoda, że dopiero teraz. Naprawdę szkoda, że dopiero teraz. Bez żarówki to bezcelowe. Co najpierw pójdźmy sobie tam na dół. Mam teraz nożyczki. Być może teraz jak sobie przetniemy te jego laczki, to nam to jakoś pomoże. Laczki, puchaczki. Rżniemy. Dam ci kawę potem. Jak będziesz dzielnym pacjentem. Okej, zbadaj. Zaścięła mu żołądek. Czy ja tu jestem potworem? Jakoś czułem, że trzeba to zrobić. Zawsze tak jest. Spójrz do środka. Za ciemno, by cokolwiek zobaczyć. Powinnam zapalić światło. Bo które będzie jaśniejsze? Pewnie kompletnie bezużyteczna. Chyba, że chcesz otworzyć burdel czy coś. Na pewno możesz znaleźć różne ukryte rzeczy. Właśnie, włącz lampę. Pójdź do środka. Ten facet jest pełen kluczy. Ale widać, który jest ten. On ma wiedzieć, który jest odpowiedni. Ja wiem, który. Weź świecący klucz. Właśnie, o to chodziło. Wyłącz. Wyjmij żarówkę. Ja mam coś, co mógłbym, nie wiem, zakleić, dać piwo tamtym istotkom, nie wiem. Bo tam jest niby jakaś dziura. W teorii jest dziura. Dobra, papierosek. Kawka i jest git. I dwójeczka leci. If you know what I mean. Dobra, mamy klucz, możemy zacząć grać. Okej. Stare pianino. Graj. Zagraj Mozarta, zagraj My Funny Valentine. Zagraj Claire de Lune. Improwizuj używając tylko białych klawiszy. Wyjdź. Kurde. Czekajcie chwilę. The Cat, Lady, Cats, Summon. Let's... Summon Song. Kurde, nie pamiętam, jaka to była. Nie pamiętam, jaka to była piosenka. Dobra, poczekajcie, moi drodzy. Ja zaraz do was wrócę. Okej, moi drodzy, już jestem, ale niestety nie znalazłem, jak nazywa się ta piosenka.
Nie mam pojęcia, naprawdę. Na pewno nie improwizuj, bo to akurat znalazłem na YouTubie gdzieś początek tej piosenki i to jest zupełnie co innego, więc albo My Funny Valentine, albo Claire de Lune. Tylko co znaczy Claire de Lune? To jest dobre pytanie. Zaraz zobaczymy. Claire de Lune oznacza jasny bez. O! O! Okej. Okay. Światło księżyca. To raczej by właśnie było to. To raczej byłoby to. Dobra, to zagrajmy to. Czuję, jakby miała palce z drewna. Jednak nie. Uuu. My Funny Valentine? Nie, no zagrajmy jeszcze raz. Pytanie, czy to tylko było, że nie trafiliśmy z piosenką? Czyżby? Czyżby jest co innego potrzebne? O. Cholerne debusy. Nie powinien tego skomponować w tonacji de dur. Des dur, przepraszam. Claire de Lune. A może to improwizowana powinna być, no bo w sumie przeze mnie grana. No właśnie, to bardziej o to chodzi. Co Mitzi powiedziała. To chodziło o to, żebyśmy grali z serca. Więc może tu nic innego nie przejdzie. No dobra, to teraz weźmiemy sobie prosto z serca. Zaimprowizujemy coś, używając tylko białych klawiszy. A może uda mi się, jeśli jeszcze trochę poćwiczę. Dobra, nieważne. Improwizuj, używając tylko białych klawiszy. Tak. Aż się przypomina scena z The Cat Lady. Zadziałało. To niewiarygodne. Koty to magiczne stworzenia. Każdy to wie. Hej, co tu robisz, kolego? Nic ci nie jest? Okej, teraz ty go pogłaskaj. A potem pójdziemy do drugiego budynku i poczekamy na windę. Co? Później to wyjaśnię. A teraz śmiało. Okaż mu trochę miłości. No kurde. Itku. Myślałem, że jednak okażemy mu trochę miłości, ale jednak nie. Czy mi się skakało wcześniej już? What? No może i tak. Jupu! Rob, I am Rob. No właśnie, to samo co i poprzednio było.
Już nie wyjdziemy. No cóż, idziemy dalej. Trzynastka. Więc plan jest taki. Musimy dostać się na górę. To tam jest pudełko za czerwonymi drzwiami. Apartament 13. Zamknięte, ale dam sobie radę. W jaki sposób? Jestem znany z mojej zdolności do otwierania rzeczy. Wytrychem. No mi nic, 100%. Nie jestem pomywaczem, ale to przydatna umiejętność. Czasem nawet ratuje życie. Problem jest z windą. Nie działa jak powinna. Tutaj wchodzi nasz przyjaciel Moonlight. To trochę skomplikowane, więc słuchaj uważnie. Jest pewne urządzenie, jakiś rodzaj wagi. Moonlight może brać stąd rzeczy i umieszczać je na wadze. Jeśli weźmie odpowiednie, winda powinna pojechać prosto na górę. O jakich rzeczach mówisz? Cóż, na pierwszy rzut oka to zwykłe przedmioty codziennego użytku. Ale wszystkie reprezentują dobre i złe rzeczy, których ludzie tacy jak my już nigdy nie doświadczą. A skąd ten kot ma wiedzieć, które to? Koty wiedzą więcej niż ci się wydaje. Myślałem, że już to wiesz. To w drogę. Chodźmy do windy. Znajdź trzy przedmioty reprezentujące najlepsze strony życia, których nigdy nie doświadczą Angie i dziewczyna. Połóż je na wadze nad szybem windy. Winda pojedzie na samą górę, gdy prawa misa w pełni przeważy lewą. Trzy rzeczy, których nie doświadczą Mitzi i Angie. No. To zależy. Pojedyncze pasmo srebrno-siwych włos? Wszyscy boimy się starości, przez nią stajemy się słabi. Oznacza ona koniec naszego życia. To znak rozkładu, ale jednocześnie to symbol doświadczenia, mądrości. Stara osoba mająca szczęśliwe życie umrze spokojnie otoczona kochaną rodziną. O. Czy pieniądze mogą kupić szczęście? Tak, według większości. Ale mogą też zatruć nasze serca chciwością. Miliony przelały krew i umierały w ich imieniu na polach walki, jak i ciemnych uliczkach. Dla lepszego życia niektórzy są w stanie nawet poświęcić swoje dusze. I tak, srebrny włos. O Jezu. Srebrny włos. Co jeszcze? Pieniądze. Pieniędzy mogą jeszcze doświadczyć. Więc to chyba nie to. Dobra, trochę wyżej jeszcze trzeba. Siwy włos, no właśnie, tylko pytanie, bo jeżeli Susan naprawdę już nie żyje, ewentualnie jeżeli jest już w takim stanie zaawansowanym, no to on już tego nigdy nie doświadczy, to prawda. Obrączka powinna być symbolem wiecznej miłości pomiędzy dwojgiem ludzi, nierozerwalnej więzi niezależnie od okoliczności. Ale jak często tak się dzieje? Jak wiele par się rozchodzi? Czy miłość tak naprawdę istnieje? No i tutaj również jest wiele wspólnego między Angie i Mitzi. Mitzi również przeżyła wielką tragedię w swoim życiu. Za sprawą oka Adama, z tego co pamiętam. Dosyć ciężki typ oko Adama. Pytanie, czy to o to chodzi? Koty spadają na cztery łapy, nie oszukuj. No właśnie. No dobra, weźmiemy tą obrączkę, weźmiemy te pieniądze i weźmiemy siwy włos. Chociaż wątpię, żeby to było to. Tak naprawdę to na pewno nie jest to, ale no weźmiemy to.
Obrączka. Moim zdaniem nie chodzi tutaj o to. Pieniądze. Szczęście nie dają. Siwy włos. Dobra. I okaże, że to jest inne przejście jeszcze i że możemy bez problemu się jeszcze tutaj pobawić delikatnie. A ja już pobrałem przedmioty, które są... w sumie nie są nam potrzebne. No, niezły, jaki ten skok jest dziwny czasem. What? Widzieliście to? Widzieliście wy to? Trochę tego nie zrozumiałem. Chyba widzę czerwone drzwi. Ale to jeszcze nie tam. Chodźmy na dół i zacznijmy od nowa, dobrze? Dobra, czyli to nie jest to. To nie jest to. Dobrze wiedzieć, że to działa w ten sposób. Nie wiedziałem, jak to dokładnie działa. Teraz już wiem. Najlepsze strony życia, których nigdy nie doświadczył Angie i dziewczyna. Prawdziwej miłości już doświadczyły. Pieniędzy nie wiem. Choć domyślam się, że też doświadczyły jakichś tam pieniędzy. To nie muszą być jakieś tam miliony, nie? Ale no właśnie. Zaraz zobaczymy więcej. Co tu jest? Dreszczyk wygranej i przegranej dla wielu jest bardzo ważny. Karty, hazard to tylko sposoby na udowodnienie swojej wartości innym. I na wzbogacenie się oczywiście. Ale prawdziwy gracz nie gra dla pieniędzy. Gra, by wygrać. Już kończy odcinek, o nie! Nie założyłem, która to już godzina. I tak mamy 17.33, moi drodzy, więc na pewno odcinek nie będzie do 18. To sobie wybijcie z głowy. No dobra. Myślę, że to by było na tyle, moi drodzy. Dokończymy sobie oczywiście resztę w następnym odcinku. Niestety, ale... nie mam jak zapisać nawet. Narkotyki to zawsze zły pomysł. A mimo to pewni ludzie... po nie sięgają. Przyczyn jest wiele. Jasne, przez narkotyki gniją im zęby i w końcu umierają. Jednak nie można zaprzeczyć, że narkotyki dostarczają im dreszczyku, jakiego nie znajdą nigdzie indziej. Znajdę jakiś safe, proszę. Coś, cokolwiek. Muszę kończyć. Kurde, muszę kończyć. Dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj. Być może coś znajdziemy. Coś do zapisania gry, proszę. Dobra, whisky. Taka droga butelka to niewątpliwie oznaka luksusu, ale ten mocny alkohol jest też znany z niszczenia życia. Pod jego wpływem więzi tworzono i niszczono. To jednocześnie trucizna, jak i poezja zawarta w szklance. DC, senior. O, robaczek! Zaraz. O, gamingowy komputer. Trofeum to symbol osiągnięcia wielkich rzeczy w życiu. Nagroda za czyjeś wysiłki, jednak czy zawsze jest ich warte? Czy potrzebujemy podziwu obcych, by wieść szczęśliwe życie? Dobre pytanie. Kurde. Takie troszeczkę skierowane w moją stronę. I zgadzam się. Nie zawsze wartościowy content... nie zawsze wartościowy content jest nagradzany i... niewartościowy też. W drugą stronę. Czasem tak bywa. Wow. Każdy je, ale nie każdy naprawdę to lubi. Dla pewnych ludzi to po prostu metoda na przeżycie. Dla innych największa przyjemność. Ceniona nawet jeszcze bardziej, gdy im się ją odbiera. Hamburgiery, nie na jedzenie. Znaczy, może tu i chodzi o hamburgery. Trójeczka. No i dziecko również jest symbolem. Czy ja nie mogę tu wejść? Mogę. Mała dziecięca skarpetka. Tak mała, że wydaje się, że prawie niemożliwa, żeby weszła na czyją stopę. A jednak wchodzi. Czy istnieje coś słodszego? Symbol nowego życia, powiększenia rodziny. Ale nie każdy marzy o posiadaniu rodziny.
Pewnie ludzie wybierają inne cele w życiu, a myśl o rodzicielstwie jest dla nich jedynie przerażająca. Dobra, czyli tutaj niestety save'a żadnego nie znajdę. Niestety. No to moi drodzy, musimy się tu pożegnać. A ja myślę, że sobie jakoś tutaj może przejdę jeszcze raz, nie wiem. Albo po prostu jeszcze dogram to. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gram do Was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.